Siemaneczko! Witam was w kolejnym z odcinków. Zanim zaczniemy, właśnie nie wiem za bardzo o czym dzisiaj nakręcić, ponieważ mam dużo roboty w tym syfie. Mianowicie wreszcie, kurde, mam chwileczkę czasu. Pasuje tutaj trochę zrobić miejsca, sprzątnąć, wywalić koła z transita, trochę części mam ze skuterów. To wszystko właśnie posegregować, motory powywalać i tego ściga tam, co przy ścianie stoi, też muszę go zutylizować stąd, bo siostra pobrała co cenniejsze i zostawiła mi złoma tutaj, kurde, pod ścianą w garażu. Ja go tutaj nie będę trzymał, bo zajmuje niepotrzebnie miejsce, a zawsze coś tam można imanić potrzebnego. Dobra, ja tu zacznę to sprzątać, posprzątam tu i widzimy się po krótkiej przerwie. Prawdopodobnie odcinek będzie dzisiejszy o MRF-ie. Omówię wam, powiem wam, co ja myślę o silniku K170, bo już jeżdżę chwilę na tym. Pit Bike Rider jeździł wcześniej jeszcze na tym silniku i wam powiem, jakie według mnie są jego plusy, jakie są jego minusy, czy warto kupić, komu taki silnik polecić. Bo naprawdę no, silniczek ma potencjał, ale niestety ma tam parę minusów, które mogą zniechęcić niektóre osoby. I ten silnik nie jest dla każdego, od razu mówię, że nie jest dla każdego. Dobra, ja tu posprzątam i widzimy się po krótkiej przerwie, więc wytrzymajcie, oj, wytrzymajcie jeszcze chwileczkę, ja tu posprzątam. 2,5 godziny sprzątania. I kurde, masa rzeczy wyniesione, ale praktycznie nic nie ubyło. Ja tu mam problem taki, że mam za dużo rzeczy, a za mało miejsca. Dlatego się wydaje, że jest syf. Tam jest pełno części od lanosa, jakieś od skuterów, od tego wszystkiego i no nie mam gdzie tego dać. Nie mam gdzie to dać, kurde, normalnie. Dobra, nie będę was zanudzał tym. Ja sobie to będę musiał posprzątać na spokojnie wszystko. Bo jakbyście musieli poczekać na to, to byście czekali chyba ze 3 dni, zanim bym tu ogarnął to wszystko ładnie. Kurde, bo normalnie nie wiem gdzie te rzeczy dać, kurde, a wszystko jest potrzebne. Wszystko jest potrzebne, a nie ma gdzie tego, kurde, dawać. Nie wiem. Dobra, nie przedłużajmy. Zacznijmy odcinek o tym, o czym miałem mówić. Mianowicie, co ja sądzę o silniku K170? Wybaczcie mi, że ten silniczek jest uwalony cały. Niestety na chwilę obecną nie mam karczera, nie mam jak to umyć, a gąbką mi się nie chce. Zrobi się warstwa, samo odpadnie. Mam problem teraz z airboxem, mianowicie taki, że niestety rozkleił mi się tutaj na łączeniu airboxa z króćcem, taką gumą. I nie chcę na tym jeździć, żeby mi się tutaj niestety coś, kurde, nie zatarło. Nie zaczął mi kopcić ten silnik, bo jest praktycznie nowy. No. Cóż mogę powiedzieć wam, co ja sądzę. No, jeździłem już na tym silniku dość sporawo. Ja nalatałem, Pit Bike Rider na tym swoim. Potem jeszcze mój braciak na tym silniku latał. I powiem wam, że nawet samiście zauważyli pewnie, że zanim zaczęliśmy reklamę robić tego silnika, no nie ukrywajmy, no reklama jak nie wiem co była, wszyscy co mieli te silniki, styczność z tym silnikami, no to mówili, że to jest gówno, że to się rozwala po odpaleniu, kurde, parę odpaleń już jest rozwalony silnik i urywają się korby, nie wiem, takie były, że łamią się wały i jeszcze coś, tyle było tych teorii spiskowych, że no nie da rady zliczyć. Dlatego Pit Bike Rider strasznie się bał ogólnie na początku brać tego pita swojego na tym silniku, lecz no nie ukrywam, zrobił dobrze, że go wziął, bo mogliśmy dla was zrobić testa. Jak to jeździ, jakie jest przyspieszenie, jakie są odczucia w jeździe na tym, jak to się pali i jak się zużywa. Mianowicie Pit Bike Rider naklepał dość sporawo motogodzin na tamtym silniku. No i cóż, no, sprzedał potem braciakowi. Nie robił praktycznie przy nim nic, tylko i wyłącznie wymieniał olej i filter. A tak to przy tamtym silniku nic nie robił, tylko katował cały sezon.
Potem kupił mój braciak tamtego Pita od Pitbike Ridera, no i niestety zaczęły się cyrki dziać. Mianowicie, no, braciak nie miał tego palić za bardzo i momentalnie rozwalił zębatkę od kopka. Zapraszam Was do tam poprzedniego filmika, gdzie pokazywałem, jak odpalać z górnego martwego punktu. Tam jest wszystko powiedziane, mniej więcej pokazane, jaka tu zębatka pod spodem siedzi na koszu sprzęgła. Nie pokazywałem Wam ogólnie tej zębatki pośredniej, ale to w każdym silniku pitbike'owym praktycznie jest ta sama, oprócz ZS-155, bo tam są zęby drobniejsze. Jest zębatka na koszu, ona jest połączona taką pośrednią zębatką, taką większą, i potem jest dopiero zębatka na kopku. No i niestety, no, wadą tych silników jest to, że jak się nie umie tego silnika odpalać, momentalnie rozwala się zębatka na koszu sprzęgła, pod koszem sprzęgła. Jak się ta zębatka rozwali, ukruszą się już zęby i nie zrobimy tego na czas, zepsuje się nam zębatka pośrednia od kopka. Ale to jeszcze jest nic. Jak nie będziemy nic z tym robić, to jeszcze będzie na początku Wam chodzić, będzie Wam to jeździć, lecz opiłki pójdą na cylinder i porysują wam cylinder, a na dodatek Wam się zatrze jeszcze pompa oleju się Wam dodatkowo jeszcze zrąbie. Więc przestrzegam. Mianowicie, no, u mnie w moim silniku, tym 100X160 przerobiony na 170, no, zatarłem pompę oleju, no zatarłem. Tak ją przytarłem, że już nie biła praktycznie oleju. Zniszczyłem sobie cylinder, no i rozwaliłem te zębatki. Tam jest odcinek na kanale, jakie miałem cyrki. Normalnie tak rozwaliłem zębatki, że normalnie nie mogłem odpalić. Normalnie jakby był na luzie. No i tak jak Wam mówiłem, no, największym, kurde, minusem tego silnika jest to, że trzeba umieć to odpalać. Jak macie dobrze gaźnik nieustawiony, bo ja nie miałem na początku zbyt dobrze gaźnika ustawionego na tamtej 160, złamałem kopka parę razy, jest obspawany cały, po prostu tam popękało mi w środku i wylatywał ten kopek cały do góry, wszystko tam rozwalone było, no i niestety, jak tu widzicie, był spawany parę razy. Ojeju, jeju, tu ten spód nie jest od tego kopka, to jest od jakiegoś lącina, bo tak samo ułamałem tutaj w tym miejscu ten oryginalny od kopka, nie wiem jak to się nazywa, nawet profesjonalnie to, co na frezna chodzi, tak samo mi się łamało, jak mi parę razy odbił kopek. Więc jak mówiłem, też ten silnik nie jest dla każdego, trzeba mieć mocną nogę, bo niestety jak kopek odbije, to potrafi zaboleć. Ale poza tym, jaki tu jeszcze może być minus, bo zaczniemy oczywiście od minusów. Minusem będzie odpalanie, to, że Wam odbija kopek, jak nie umiecie odpalać i rozwala się zębatka. Minusem tak samo będzie to, że potrzebujecie dodatkowo filtr oleju. Możemy to uznać za minus, że no niestety trzeba dokupywać osobno jeszcze filtr oleju do tego silnika. I co tu jeszcze może być za minus przy tym silniku? No tyle z minusów, tak Wam powiem. Więcej minusów ja tu nie widzę. Jakie ma teraz plusy? Jak widzieliście, minusów jest mało, ale minusy są poważne, no nie ukrywajmy. To, że Wam rozwala zębatkę od kopka, to jest bardzo poważny minus. Jakie są plusy tego silnika? Ma troszeczkę większą żywotność, ponieważ nie trzeba tak pałować na tym silniku, żeby to jechało. Tak Wam powiem. Odczuwalnie w porównaniu do 140 jest dość sporawy przeskok. O wiele lepiej ten silnik sobie daje radę w porównaniu do silnika 140. Odczuwalnie, tak Wam powiem. Odczuwalnie jest duży przyrost mocy. A w praktyce jest to tam chyba różnica 4 koni, więc na papierze może to nie wyglądać zbyt obiecująco, że 4 konie różnicy, lecz w praktyce Wam powiem, jest rzeźnia na tym silniku, naprawdę Wam powiem, normalnie istny szatan, lecz polecałbym do tego silnika gaźnik VM24,
jak ja to mam ustawienie, chyba iglicę mam na samym dole, żeby jak najmniej paliwa dostawało i ustawiony mieszanka paliwowo-powietrzna na jeden obrót, jeden albo półtora obrota na filtrze, na airboxie, na filtrze powietrza to prawdopodobnie 1,5 obrota, iglica na sam dół i chodzi, pali idealnie na tym gaźniku, wam powiem. Tak jak mówiłem, no, żywotność jest naprawdę bardzo na zadowalającym poziomie. Moc też jest, naprawdę wam powiem, idzie jak nie jedna 125, tak wam powiem. Oczywiście, no, jak wkręci się dobrze w rezo 125, no to poleci lepiej, ale wam powiem, że jak nie jedna 125 leci ten pit. Ze względu takiego, że dysponuje może niedużą mocą, bo ktoś powie: o, to jest gówno, ja mam Z125 i mam 45 koni na przykład, a tu masz pitbike'a 18 koni, więc moja 125 powinna 4 razy szybsza być, kurde, od takiego pita. Ale w praktyce wam powiem, ten pit w sensie takim, że waga pita w porównaniu do mocy, stosunek mocy do masy jest na bardzo zadowalającym poziomie. Tak samo przyspieszenie jest, tak samo jest, no, przez tą ogólnie wagę, przez tę kurde moc, przyspieszenie tego pita jest naprawdę, naprawdę zadowalające. Daje radę, chociaż nie ukrywam, czasami brakuje troszeczkę mocy. Cóż. Jak na pitbike'a, jak na 170 pojemności, jedzie to. Nawet sam pitbike rider mówił, stwierdził, pojeździł trochę 140, przejechał się potem 170 z powrotem, to powiedział, że jest przepaść kolosalna. Cóż, no jak mówiłem, no, serwis to jak przy każdym picie, no to ustawianie zaworów i to wszystko, ale głowica, powiem wam, że w 170 jest naprawdę super. Naprawdę super głowica jest. W porównaniu do tego silnika YX160, YX150, tamta głowica, jeździłem na tej głowicy, jest, kurde, jakby to wam powiedzieć, no taka trochę gówniana. A ta głowica od 170, naprawdę jak zobaczycie po kanałach, jak to jest dopracowane wszystko, jest naprawdę przepaść. Przepaść w porównaniu do jakości wykonania, o tak wam to powiem. Odlewy i nieodlewy, tutaj jest wszystko fajnie dopracowane, lekka polerka środka kanałów i jest rzeźnia. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Jakby ktoś chciał, bo może ktoś też chcieć, że na przykład do swojej 155 albo do swojej 160 na przykład chce zamontować samą głowicę od takiego silnika YX170, niestety wam powiem tak, że abyście wymieniali głowicę, musicie kupić tak samo łańcuszek rozrządu, ponieważ jest na innej wysokości, jest wałek ogólnie, jest na innej troszeczkę wysokości, brakuje tam chyba o dwa ogniwa, o trzy ogniwa chyba jest różnica w długości łańcuszka, więc jakby ktoś czasami chciał kombinować coś takiego, że wsadzi sobie głowicę od 170, to niech jeszcze myśli o tym, że musi kupić od 170 łańcuszek rozrządu. Cóż, no. Przyspieszenie jest zarąbiste. Na przełożeniach najlepiej jakich jeździć na tym silniku? Polecam przełożenia takie, jak są w silniku standardowo, na przykład w MRF-ie 140 RC, czyli chyba 16, 30, 38, 39, nie pamiętam dokładnie, jakie były przełożenia, ale oryginalne przełożenia, takie jak są w MRF-ie 140 RC, to są najlepsze przełożenia do tego silnika. Moc jest odpowiednia, przełożenia biegów na biegach, biegi są odpowiednio tak samo długie i tak samo jedzie tam te 85, 90, coś takiego jest maksymalna prędkość. Ale według mnie jest to wystarczające. Bo to jest ogólnie motor do takiego nie zapieprzania po prostym, bo jak ktoś chce po prostym jeździć, niech se kupi tam jakiegoś, kurde, szosówkę AM6. To jest taki pit do latania sobie
między drzewami, na torze, upalanie. Więc takie prędkość 85-90 na torze to jest wystarczająca. Więc cóż. To, że ten silnik jest taki nawet mocny, niestety wam powiem tak, że musicie kupić mocniejszy łańcuch. Musicie niestety kupić mocniejszy łańcuch i większą chłodnicę, ponieważ nie ukrywajmy, jest tu więcej mocy. Pić się strasznie grzeje, jak go katujecie. Spalić kapcia można. Ogólnie odcina też jest na super poziomie. Ale łańcuch niestety musicie już kupić jakiś uczciwy. Jaki ja łańcuch polecam? Polecam wam łańcuch DIT NZ3. Ja tu mam 120, znaczy 420 i chyba 108 ogniw. Jak kupicie dłuższy łańcuch, na przykład 125, na przykład 130 ogniw, 135, to nie martwcie się, zawsze łańcuch możecie skrócić, ale żebyście nie kupili mniej niż 108 ogniw. Cóż, no niestety, dlatego mówiłem, że no mówię, że niestety trzeba kupić tutaj uczciwy łańcuch. Chłodnica musi być ta większa. Na mniejszej nie testowałem, ale jakakolwiek chłodnica niestety przy tym silniku musi być, żeby to jakoś to chłodziło. I cóż, no tak jak mówiłem, gaźnik musi być lepszy, no VM24, no minimum, żeby wykorzystać, żeby wydobyć ten potencjał z tego silnika. Możecie założyć gaźnik od MRF-a 140 Hz, ale wtedy no nie będzie ten silnik działał tak, jak powinien. Nie będzie oddawał tej pełnej mocy. Będziecie go dławić na tym gaźniku. Więc takie VM24, PE28, takie gaźniki polecałbym naprawdę do tego silnika. Cóż, tak samo zawieszenie by przydało się wam, jakieś lepsze, regulowane, bo jak chce się zapierdzielać tym po terenach, to też pasuje przyczepność. Cóż, następne. Ten silnik oczywiście standardowo, jak kupicie go w pudełku, będziecie mieć w zestawie oczywiście silnik, lewarek do biegów, kopniak, stator, tutaj oczywiście standard, i całą wiązkę instalacji i moduł zapłonowy, bo to jest najważniejsze. Jak będziecie mieć stator od K170, to musicie koniecznie zamontować wiązkę od K170 i moduł zapłonowy od K170, bo inaczej niestety wam to nie będzie działać. Możecie tak samo zrobić taki manewr, że wymienić sobie stator na przykład od silnika RC 140 Hz, YX140. Od tego silnika możecie założyć sam stator. Jak pokazywałem kiedyś, że, no nie, że można to zrobić, i wtedy wam wiązka od RCK i wszystko wam podejdzie. Dobra, troszeczkę się rozgadałem, będę musiał to troszeczkę poprzecinać, żebyście nie czekali wiecznie. No i tyle, no. Będziecie mieć jakieś pytania odnośnie tego silnika, coś nie powiedziałem w odcinku, chcecie coś się dowiedzieć, śmiało piszcie, postaram się odpowiedzieć na każde wasze pytanie odnośnie tego silnika, czy no, co byście chcieli tam ogólnie wiedzieć. Dobra, a ja kończę, no, muszę się wziąć za to sprzątanie. No, jeszcze wam nagram jakieś filmiki, jak to przyspiesza, chociaż jest dużo tego na kanale, jak sobie ten silnik daje radę. Ale postaram się wam jeszcze nagrać, jak załatwię sobie filtr powietrza jakiś, bo prawdopodobnie będę do Dąbrowy Górniczej na zawody jechał i pasuje jakiś tutaj filtr wsadzić. Dobra. Więc jak się wam spodobało, oczywiście łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. Oczywiście jakiś komentarz dla statystyk się by przydał. No i cóż, no, ja się z wami żegnam. Oczywiście wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapeczki w górę, łapeczki w dół. Wszystkie ogólnie miłe komentarze, nawet niemiłe pod ostatnim filmikiem. Za to wam bardzo dziękuję. Co do pozdrowień na odcinku, nie zapomniałem. Prawdopodobnie wrócę ogólnie do tych pozdrowień na odcinku, ale to prawdopodobnie, nie wiem, jeszcze w następnym zobaczymy. Prawdopodobnie do tego wrócę. Dobra, ja się z wami żegnam, nie przedłużam. Do następnego, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1, go!